Czekajcie, muszę wziąć kawę. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy z podłogi, bo tak po prostu. Będziemy dzisiaj sprzątać, guys. Będziemy ogarniali dzisiaj mój pokój. Będziemy ogarniali mój pokój, może wprowadzimy jakieś zmiany. Więc będzie taki trochę, wiecie, makeover, clean my room, coś takiego. I wy możecie sprzątać razem ze mną, jeśli chcecie. No i będziemy sobie tak gadać. Będę sprzątała, będziemy sobie tak gadać. Jestem strasznie zamulona i to bardzo. Dobra, kochani, nie wiem co ja gadam i musimy się przenieść, bo tutaj nie widać tego bałaganu w sumie. Tutaj jest nawet ok. Ale z drugiej strony zaraz zobaczycie, nie będzie tak fajnie. Jak się posprząta, to jakoś tak lepiej, jakby ja się zawsze czuję, wiecie o co chodzi, niż jak jestem w takim sypie. Więc od razu się do tego zabieramy. Nie no, żartuję, pewnie jeszcze pójdę leżeć w łóżku przez jakieś 20 minut i dopiero się to zabiorę. Ale dobra, kochani. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji, wbijajcie na mojego Instagrama i zaczynamy. Jak wygląda ta właśnie druga część, której nie widzieliście. Możecie nawet zobaczyć tutaj w rogu. Tutaj w rogu, o Jezus, czemu to mi się samo, a po boku łóżka mamy płatki i chleb tostowy. Moi drodzy, co ja mam poradzić, ja pokazuję wam jaki jest naprawdę, ja nie lubię takich, wiecie, udawanych, że patrzcie kochani, jak mam zawsze ładnie posprzątane w pokoju, zawsze jestem mega ogarnięta i umalowana i zawsze jestem pozytywna. Nie, właśnie tak nie robimy, robimy po prostu odwrotność tego, czyli tak jak jest naprawdę. To jest właśnie moje ulubione miejsce. Elo! Wspólnie jest godzina 20:47. Yes. I dopiero teraz biorę się za sprzątanie, bo powiem szczerze, miałam leciutki mental breakdown. Yes. Teraz muszę te wszystkie kosmetyki wziąć do jakiegoś jednego miejsca i trzeba to za chwilkę rozstawić na toaletce i te pudła trzeba wyrzucić. W ogóle chciałabym zrobić dzisiaj takie sprzątanie większe ciuchów. Posegregować się i tak dalej, więc to nie będzie tylko takie ogarnianie pokoju, tylko dzisiaj będziemy bardziej też sprzątać. Wrzucam tutaj wszystkie te papiery i to. Biorę tutaj jakieś pojedyncze śmietki teraz i kosmetyki biorę wszystkie na toaletkę. Teraz ogarniamy biurko, bo tutaj wydaje mi się, że wszystko jest w miarę ogarnięte. Dobra, moi drodzy, jednak ścielimy łóżko. Tym się zaraz zajmiemy, tymi wszystkimi ciuchami. Najpierw chcę jednak pościelić łóżko, bo wtedy jest tak świeżej, o co chodzi. Jest tak świeżej troszeczkę. Więc robimy to. Moi drodzy, jest lepiej, o wiele lepiej. Zapaliłam sobie jeszcze te lampeczki, tylko widzę, że światło jest trochę słabe, bo już jest powoli się robi ciemno, więc za chwilę zapalę bardziej ledy czy coś. I zajmujemy się teraz ciuszkami, toaletka i w sumie to tyle nam zostało. Ciuchy, toaletka i tyle, ale później jeszcze będę chciała zapalić wszystkie światełka, zapalić kadzidełka, świeczki, zrobić dzisiaj sobie taki fajny klimat w pokoju. Okej, guys, teraz jest o wiele lepsze światło i więcej będziecie widzieć. Więc tak, mamy tutaj wieszaki i ja chciałabym sobie mieć tutaj rzeczy, które najbardziej mi się teraz podobają, w których najczęściej chodzę, więc będziemy sobie zdejmować te, których tutaj nie chcemy i po prostu dam je sobie do garderoby, a tutaj dam, zrobię właśnie miejsce na rzeczy, które chcę tutaj powiesić. Zrobić jakoś tak, wiecie, że tutaj będą kurtki, bluzy, tutaj będą sukienki, crop topy i tak dalej, więc chcę jakoś to ładnie sobie posegregować. Teraz akurat zawieszam kurtkę. I moi drodzy, mamy teraz bardzo dużo wolnych wieszaków. Czekajcie, zobaczę ile nam się zwolniło teraz miejsc. Te dwie sukienki idą tu. Więcej wolnych miejsc. Dobra, mamy już w sumie bardzo dużo wolnego miejsca.
Okej, okay, i teraz będziemy tutaj to jakoś fajnie układać. Wydaje mi się, że możemy zacząć sobie od właśnie sweterków i takich rzeczy. Chociaż... Nie, najpierw zaczniemy od kurtek. Z tej strony będą kurtki. Zobaczcie, tak wygląda to tutaj. Za chwilkę wam też zapalę światło. I teraz będziemy tutaj to robić. O, tutaj jest bezrękawnik. Więc ten bezrękawnik i jeszcze sweterek tutaj zdamy sobie. Też tutaj sobie go damy. Tutaj sobie go wepchniemy. Dobra, teraz o wiele bardziej to widać. Tylko, że mnie nie widać, ale trudno. Czekajcie. Okej, okay, układamy rzeczy tutaj. Mamy bardzo dużo wolnego miejsca, tylko ten... Ten wieszak mnie trochę wkurza, więc może go jednak tutaj weźmiemy stąd. Okej, okay, i tutaj chciałabym zrobić tak biało, tak przejrzyście, tak minimalistycznie, że tak powiem. Jak widzicie, na razie jest mało rzeczy i nie chcę też, żeby ich było dużo. Bo chcę właśnie w takich kolorach, żeby to wszystko do siebie mniej więcej pasowało. Czarnego tutaj nie chcę, bardziej chciałabym jakieś takie białe rzeczy. Tak, mamy tutaj taką sukienę. I ją sobie też tutaj powiesimy. Tylko ja bym ją dała bardziej tutaj, do tych kolorów. O, w sumie najbardziej mi się podoba ta część. Zaraz wam pokażę to z bliska. Teraz jeszcze tutaj dam. Jeszcze mamy koszulę. Na razie tej koszuli tutaj nie będę tutaj dawała. Ale jeszcze chciałam powiesić sobie ten jacket właśnie. Zabieramy teraz te wieszaki. Nie, ta kurtka tutaj nie pasuje. Okej, okay guys, już wam pokażę, jak to wygląda. Patrzcie, tak to teraz wygląda. A tak wygląda tutaj. Okej, okay guys, jestem już po krótkiej przerwie, ponieważ musiałam naładować tą głupią kamerę. I zabieramy się za sprzątanie tarytki. To jest nasza ostatnia rzecz i później będę tutaj wszystkie lampeczki zapalała i tak dalej i zrobimy klimacik. Więc tak, tak wygląda teraz toaletka. Nie podoba mi się bardzo ten wygląd, więc trzeba to zmienić, słuchajcie, trzeba to zmienić naprawdę. I wszystko tutaj ładnie posegregować, ale to serio chwilkę zajmuje, żeby ogarnąć tą toaletkę, ale mam strasznie dużo bacików, więc muszę je powrócać, bo strasznie ich dużo się już zebrało, powiem wam szczerze. A ogólnie może będziemy czyścić pętle, co o tym sądzicie? Możemy wyczyścić pętle. Poukładamy sobie wszystkie kosmetyki, wszystko git. O, mam też takie nowe pędzle. O właśnie, może sobie dzisiaj zrobimy maseczkę. Czekajcie, ja chyba mogłam robić maseczki po jakichś 2 tygodniach. I chyba już to było 2 tygodnie temu, jak byłam u kosmetyczki, no. Więc już mogę robić. Boże, tam giełka tak pięknie pachnie. Dobra, co ja miałam zrobić? Kurde, jeszcze muszę się pospieszyć, bo jeszcze muszę dzisiaj zmontować film, a ja się tak po prostu ociągam. No, mam taki po prostu, powiem wam szczerze, lazy day. W ogóle nic mi się nie chciało, ale jakoś tak w końcu wstałam i się ogarnęłam, więc przynajmniej z tego się cieszę. Biorę teraz wszystkie waciki i będę je wyrzucała. Kurde, spadły mi najgorzej. Dobra, idę to wyrzucić. Dobra, muszę uzupełnić moją... To coś takie, czekajcie, zaraz wam pokażę, nie wiem jak to się nazywa. Po prostu to coś. To coś muszę uzupełnić wacikami właśnie. Sobie wkładamy, mam troszeczkę już mało wacików, powiem wam, trzeba będzie kupić waciki. Nie no, możecie teraz napisać jeszcze jakie chcecie filmiki, ja już w sumie sobie dużo zapisałam. Pomysłów nowych, które mam, sobie już naprawdę sporo pomysłów zapisałam i będę teraz nagrywała, bo są wakacje, mam dużo wolnego czasu, więc będę na pewno o wiele więcej nagrywała i możecie mi też napisać, co chcielibyście zobaczyć właśnie u mnie na kanale. Wiem, że dużo z was chciało zobaczyć, jak ja przez 24 godziny jem jakiś tam kolor, tak jak kiedyś to robiłam, jak mnie oglądaliście, to wiecie, że kiedyś miałam to taką serię, że różowe jedzenie i tak dalej przez cały dzień i właśnie to miało bardzo dużo wyświetleń, chyba to ma jedyny film, który ma milion właśnie u mnie na kanale, to jest właśnie ten różowy, że jem różowe jedzenie, więc wiem, że bardzo tą serię lubiliście, więc mi się wydaje, że możemy tak powtórzyć to, bo to już było, kurde,
z 2 lata temu, 2,5 chyba, strasznie szybko ten czas leci, naprawdę. Masakra to jest jakaś, więc to było no bardzo dawno, powiem wam. Wszystko mamy tutaj ładnie ogarnięte, teraz wam pokażę, jak wygląda toaletka. Dobra guys, ja sobie teraz usiadłam przy biurku. Zapaliłam już LEDy, zapaliłam tutaj te światełka na górze, dawno ich bardzo nie zapalałam. I tutaj będziemy zapalać światełka, już wam pokazuję. Mam taką lampę, właśnie dużo z was osób mnie pyta, jak ona wygląda i tak dalej. Więc wam pokażę. Zobaczcie, jest to taka oto lampeczka, ona właśnie tak wygląda, taka malutka. Tutaj ma przyciski, jest ona z AliExpress i właśnie tak to wygląda, mega mi się podoba ta lampa, mega klimatu. No i tak tutaj wygląda pokój, mamy LEDy. Tak. Będę tutaj sobie dzisiaj oglądać jakiś serial albo jakiś film właśnie mam zamiar obejrzeć. Ogólnie chciałabym tutaj coś zmienić, by dodać więcej jakichś właśnie wydrukowanych obrazków. Oraz też tutaj chciałam zmienić, bo to już mi się znudziło. Ja ich nie wyrzucę, tylko gdzieś indziej je dam. I sobie dam właśnie nowe tutaj. Więc za chwilkę właśnie na Pinterestie będziemy też szukać czegoś fajnego. I no, i jeszcze chcę sobie zapalić dyfuzor i świeczkę. Tylko w ogóle wkurzyłam się, bo to jest moja ogólnie ulubiona świeczka z Yankee Candle. Ale jakoś tak ją dziwnie zapaliłam, że nie da się jej teraz odpalić. I muszę jakby ten... knot, tak, knot jakby odwoskować, nie wiem jak to powiedzieć, ale wiecie o co mi chodzi, jakby, no, nie mogę tego odpalić na razie. I sobie teraz zalejemy tutaj nasz dyfuzor, zalejemy sobie wodą, troszeczkę wody damy i słuchajcie moi drodzy, nie wiem jaki dzisiaj olejek dać, zalejemy sobie słodką pomarańczę, o tak, i o Boże, ale fajny klimacik się teraz zrobił. O, jeszcze Kicia przyszła. Dodajemy sobie tutaj olejka. Troszeczkę. Muszę kupić te olejki, bo mi się już troszeczkę kończą powoli do tego dyfuzora. Zakrywamy i pilocik. Jeszcze chcę sobie chyba tam projektor gwiazd odpalić, tylko nie mogę znaleźć kostki żadnej, więc muszę poszukać. Ale to never mind. O, jeszcze odpalimy kadzidełko, moi drodzy. Kadzidełko. Też mnie często pytacie o kadzidełka, kryształy i tak dalej. Może nagram o tym oddzielny film, jeżeli chcecie, to mi dajcie znać, ale może, bo nie wiem, ja nie lubię w internecie gadać o tych wszystkich takich stuff spiritual, bo po prostu ludzie trochę nie ogarniają. I właśnie tutaj trzymam sobie kadzidełka. Zaraz wam pokażę, jakie są moje ulubione. Ponieważ właśnie tutaj je trzymam. Ja sobie też właśnie lubię w tym miejscu medytować. Nawet mam, zobaczcie, specjalnie do medytacji. Nieważne, mamy tutaj ogólnie tutaj świece, ale chodzi mi bardziej o te kadzidełka. O nie, wysypały mi się, w sensie... Dobra, nieważne. Takie kadzidełka waniliowe. Nie polecam ich, nie pachną ładnie za bardzo. Czekajcie. No, w sensie możemy je odpalić, ale pachną jak, nie wiem, jak w jakimś kościele, wiecie o co chodzi. Mamy jeszcze szałwie i... O, szałwie mamy jeszcze i kokos. I kokos to jest mój zdecydowanie ulubiony. Więc będziemy sobie wąchać. Tak, to jest ten kokos. Cudowny jest ten kokos, bardzo ładnie pachnie. Ja w ogóle uwielbiam, jak nie oglądacie, to ja wiecie, że ja w pokoju mam dużo takich zapachowych rzeczy, bo ja uwielbiam, jak ładnie pachnie i często mojej rodzice mówią, Boże, czemu tutaj tak znowu śmierdzi i tak dalej. Dobra, zobaczcie, wzięłam sobie taką podstawkę i odpalamy kadzidełko. Mam nadzieję, że będzie ładnie pachniało. Ja uwielbiam kadzidełka. Okej, okay, i dajemy sobie teraz...
because.